Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. Jest to rozdział 6, Władca Pustkowia. Chyba tym razem będziemy przeprowadzać szturm na Czarną Cytadelę. Lordzie Magteridonie, no właśnie, zbliżają się wojska naszych wrogów. Te wymoczki to nic więcej jak tylko mała przeprawa. Pyszną yerbę sobie zapaszyłem. Nie powstrzyma potęgi Magteridona, pana Pustkowia. Ci, którzy sprzeciwiają mojej władzy. O, mają proporcje klanu Czarnej Skały. No nieźle. Magteridon urósł przez te wszystkie lata, ale nie napotkał na poważniejszy opór. Stał się gnuśny i miękki. Ten nie zdoła się przeciwstawić naszemu No, zobaczycie ich wieże. Sile woli. Bitwa będzie wspaniała, o panie. Siły Magteridona są o wiele potężniejsze, ale nasi wojownicy są gotowi na walkę do końca. No, no nie. Zapał wojsk Kali. Ich siła oraz wiara umacniają się. Wow. Być może ta odwaga przeważy. No, no, no. Lordzie Illidanie, nowe siły pozdrawiają. Pozdro 600. Pozdrawiam cię. Pozdro 600. To jest jedna z takich trudniejszych do klikania misji, ale... Rozkazuj nam, Illidanie. Dobrze, przekonałeś mnie. No i ci przeszli na luzie. No i generator pod. Oho. Zgodnie z obietnicą. Twój lud będzie się mógł zerwać. Czaro ognia. Przed świtem do dna wypijemy czarę. Nie wiem, którą bazę będziemy kontrolować. Ale chyba jednak ludzką i naga. Ale mogę się mylić. Nadchodzi godzina gniewu. Godzina gniewu. Raczej bazę ludzi, nie? A. No nieźle. Obydwie w sumie kontrolujemy. Moja siła jest twoją. No nieźle. Dobrze, jaki jest tutaj cel teraz? Monety? A, bo my nie mamy tutaj możliwości innych. Zaczynam się. No dobrze, wy jesteście pod kontrol 1. Wasz będzie pod kontrol 2. Aha. A ty będziesz pod kontrol 3. I teraz tak, wasz musi wpłynąć na wodę. I tutaj coś porobić. Dobrze. Statki dość szybko padają. Nie są wielkim wyzwaniem. A to dobrze według mnie. Nie chciałbym się z tym jakoś specjalnie męczyć po prostu. Oho. Jaką armię opuścimy? Nie wiem, jaką armię bym chciał opuścić, ale to na spokojnie. Dobra. Stocznia raczej powinna paść. Ojej, wy nie możecie tak chodzić sobie tutaj. A nie, w sumie możecie. Dobrze, zaatakujcie jeszcze te hydry. Żeby było łatwiej nam. Zawsze jakieś pieniążki wpadną. Nie? Nie wpadną pieniążki? Cóż za pomyłka. Bez kitu nie wpadły pieniążki. Dobrze. Tam jest, rozumiem, właśnie. A nie, to nie jest Magnateridon. Aha, to z pani Udręki, a to jest pewnie pan Bólu. No. Czemu mnie to nie dziwi? Ty tutaj. Muszę. Ojejku, dużo klikać i kontrolować. Tutaj mogą wejść nasi. I przechodzić tędy, tak? Rozumiem. No dobrze, zatem skorzystamy z takiego przejścia. Jak najbardziej. Oj, monetki, spoko. Dobra. Chodź tutaj, pani wasz. Dobrze. I teraz tu wchodzimy. Atakują nasze oddziały. Dobrze, super. Level, no troszeczkę nam to
problemu sprawi, nie powiem, że nie. Ale to nie jest wielki problem. Te skały, no to jest jedyne takie przejście. A uważam, że się raczej przyda. Co do mnie klikasz? O, fontanna, many, ale zawsze fontanna. Jak szybko potrafię. Dobra. Ale wy słabi jesteście, o Jezus. Jak ja bym chciał więcej drenej właśnie mieć. Dobrze. Czy to jest jakieś... O, fajny item to jest. A, wy tędy po prostu nie przyjdziecie, tak? No dobra, trudno. Myślałem, że to jest jakieś... Myślałem, że to jest jakieś przejście fajne, tajne. A tu lipa. No dobrze, co to jest? Plugastwo. Na razie z tobą nie walczymy. Dobrze. Aha, wy możecie leczyć, więc też warto o tym wiedzieć. Mimo wszystko. Skoro leczycie, to spoko. To jestem w stanie was nawet przygarnąć. Moja siła jest moją siłą. O, więcej drenej. Ojej. Ej, to spoko. Mieć więcej drenej, a nie mieć więcej drenej? Kurde, mieć więcej drenej. Którzy są niewidzialni wszyscy tam. Kolejny drenej, bez kupowania armii. No dobrze, chyba w ten sposób to będziemy robić. To jest jakaś biblioteka, oni niby mądrzy są. Jak szybko potrafię. Oho. Dobra, idziemy dalej. Więcej monet i tu jest to plugastwo, które pilnuje jakiegoś artefaktu chyba. Zatem też się jego pozbędziemy. Dobrze, pot. I teraz to. Dwóch artefaktów. No nieźle. Świeże mięso. Lecz. Cholera. No nieźle. Bardzo nas pocisnął. O Jezus, nawet bardzo niż bardziej. Ojej. Nie, kurde no, Jezus. Straciłem fajną, kozacką armię Drenei. Zadowoleni? No bo ja tak nie bardzo. Jezus, nie straciłem armii Drenei! O, jak się jaram. Kamienna moneta i coś. I siła, tak? No dobrze. No nie straciłem, znaczy straciłem tam troszeczkę tych Drenei moich, ale niezbyt wiele, więc to jeszcze jestem w stanie wybaczyć. Ci niech leczą, bo ty musisz mieć dużo, dużo hapsów. Dobra. Wy tutaj jesteście raczej chyba też już gotowi, ale pójdziemy teraz z wami troszeczkę w tę stronę. Fontanna zdrowia. Jak najbardziej możemy przy tym walczyć. Jak najbardziej. Myślę, że to raczej rozsądne. No, przeciwnicy też się leczą, ale mając większy atak, prędzej czy później, to my ich zdominujemy. Drenei, wy tutaj zrobiliście przejście znaczy ogarnęliście tutaj tę stronę. Także spoko, szanuję. Ale czy moje jednostki nie kosztują drewna? Aha, na potrzeby tej misji po prostu nie kosztują drewna, no okej. Wy jesteście niezniszczalni? Nie no, macie tam te 1,5 koła, więc teoretycznie bym puścił. Zrobię co mogę. Oho. Generator jest tutaj. I my go zniszczymy. I tutaj wprowadzimy armię Kaela, tędy. Spróbuję. Zrobię co mogę. Atakują nasze oddziały! Nie można sobie ze mnie. Dobra, generator został zniszczony, wieże zniszczone, więc i teraz Kaela możemy puścić z Illidanem. Dobrze. Czy w pobliżu są demony? No, są, misiu. Czy to wszystko? Dobrze. Pomożemy im z tej strony, bijąc te jednostki tutaj. Tak po prostu. Z dwóch stron zawsze będzie spoko. A przynajmniej tak mi się wydaje.
Dobra. Troszeczkę się ich tutaj pozbędziemy. Oj, tu nam się troszkę tragedia stała, widzę. No dobrze, ale chociaż Draenei coś porobiły. Porobili. No to oni są, oni, ci Draenei. Dobrze, widzę, że Draenei naprawdę sobie poradzili dość... dość spoko. I bum. Zrobione. As Avel. Więcej tych do leczenia. Kilku takich do Illidana, kilku takich, nie? No, także let's go. Wy Draenei możecie iść gdzieś indziej już. Czy w pobliżu są demony? Dobrze. Pobliski bastion kryje wiele demonicznych machin oblężniczych orków. Mówicie o tym? Musimy wyrżnąć jego obrońców i je wykorzystać. No tak. Jak szybko. Tu ma akurat rację, to już widzę dwie, tak? Tutaj też pewnie za dwie będą. No dobrze. Myślę, że. Czemu ty Illidan tego nie bijesz? Myślę, że to Illidan mógłby zrobić, także na razie się tam zregrupujemy. Czemu ty się nie liczyłeś, baranie głupi? No nie szanuję. To jest baza. No nieźle, to jest baza tam. Ale to też nie szkodzi, bo przez nią raczej przejdziemy. Pozbędziemy się póki co od statków. Statki też bolą. Nawet bardzo. O, i tutaj widzimy jakieś fajne, fajne rzeczy są. Dobrze, ty już tam sobie podpłyń. Weź co chcesz. Bo to raczej jest twoje. Dobrze. Co ja bym dorzucił do nag? Myślę, że na pewno jeszcze do nag dorzuciłbym ze dwie syreny, bo jak widzicie, mamy tych oblężniczych, mamy takie jednostki, ze dwie syreny. Aha. I coś takiego zrobimy jeszcze. I to będzie do nag. I będziemy mieli kompletną armię. Co mi się podoba, jak najbardziej. Tutaj idą kolejne dwie jednostki do ludzi. Też spoko. Draenei póki co na spokojnie nie potrzebuje wielu rzeczy. Myślę, że Illidan mógłby jednak na klatę przyjąć pierwszy taki atak. Tak? Atak? No nie wiem, jak to nawet nazwać. Przeleje pierwszą krew. Nie, nie, nie. Draenei, wy się tutaj tym nie interesujecie. Jesteście, powiedzmy, w miarę normalni i nie chcecie się bić. Dobrze, pyk. O, tu został jakiś dziutek. O, on został wyciszony. O nie, wy się nie bijcie, wy się nie bijcie. O, no nieźle. Dobrze, was damy pod kontrol. 4. No nieźle, ale więcej już nie wykształcę jednostek. Ale to nic, bo widzę, że akurat mamy komplet już prawie. Musi zostać pomszczony. Dobrze, Draenei niech idzie dalej i zajmie się kolejnym generatorem. Nagi są już kompletne. Ludzie też są kompletni. Tak, dobrze mówię? Nagi tak, ludzie też tak, to nawet troszeczkę bez Illidana. Ale to nic. Śmiesz mówić do mnie? Dobra, kontroli 1. Czy tam była fontanna many? Tak, tam była fontanna many. Więc raczej moglibyście z łatwością się tam pokręcić dość długo. Dlatego nastukujemy tego chodzenia tam dużo. A potem możecie tu po prostu wrócić. Dobrze. Może teraz nagi puścimy. Myślę, że tak będzie w porządku. Dobra. Zniszczmy sobie to. Okej. Chodź, 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 chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu, chodźcie, wywołajcie ich w tę stronę. O Jezus, tam Myrmidon padnie. No trudno. No leczymy się, nie? Nieźle.
Więc jesteśmy w stanie to zrobić. Mając moc leczenia. Dobrze. Let's go w nich. Trochę mi się padło. Ale to też nic. Oj, wycofajcie tutaj. Z powrotem na sekundę. Wolałbym, żebyście go nie bili, bo to są jednak machiny oblężnicze. Znaczy, no, żywe machiny oblężnicze dla mnie. Ten jest prawdziwy, że on ucieka? Nie, ten jest prawdziwy. Ten co ma low. Dobra, padło mu się. Ale też spoko. Dobra, wy już możecie troszeczkę zrezygnować i pójść tutaj. Dobra. No i nagi, chodźcie już tutaj. Final atak. Czy też final push, jak to tam woli. No, troszeczkę dużo was, znaczy troszeczkę dużo, no. Nie jest zbyt wielka bez strzału, ale jednak. Jak nie gotowe, jak już gotowe. Otóż to. Nie, nie mogę cię pożyć, bo jesteś za duży po prostu. Keltas dostał level i level dostała Lady Vash. Keltas, nie wiem czemu Lady Vash, spoko w sumie. No nie, też tak myślę. Potem tu i tu zniszczycie. Teraz wychodźcie. To są coś tam obrońcy, tu jest przejście przez runę osłony. Tu jest fontanna zdrowia, więc spoko. Tutaj to jest chyba most, tak? Czy co to da? Tak, połowa mostu. I tędy nagi będą mogły sobie już przejść, więc spoko. Tak a propos nagi, to jak on tam idzie niszczenie? To widzę całkiem spoko. Całkiem spoko, wrócicie tutaj. I potem będziecie mogły iść tutaj nagi, moje. Tutaj coś mamy ciekawego. W tę stronę coś jest, jakiś edarski czarnoksiężnik. Który broni czegoś w sumie kozackiego. Dobra, tu się podleczcie. Ten pod. I tutaj też pod. Dobra, zniszczcie wszystkie te leczułki. One mogą kryć coś naprawdę fajnego i ciekawego. Nagi niby się wyleczyły. Jestem ślepy, a nie głuchy. Dobra. Dobła. Atakują! Dobła. Amulet witalności w sumie spoko. Dobra. Hop. I hop. Dobra, jak tam nagi? Ojej, nagi się z statkami biją. I troszeczkę ich to boli, widzę. Więc no nie fajnie. Nagi się będą musiały zaraz podleczyć. Zabili mi go, cholera. No nie chciałem, żeby to się tak stało. Ale trudno, Myrmidon duży padł. Więc trzeba go sobie zastąpić dwoma. Ha! Trzema mniejszymi. No nie. Jak tam wygląda ta armia? Aha. I tak, i będziemy mieli full armię po stronie. Po stronie nag. Tutaj widzę, są takie bajery, szmery i inne takie śmieszne rzeczy. Że możemy spokojnie sobie przeatakować. Potrzebna jest moja pomoc. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra. Wy się zajmijcie patrolem, wy tym. Mówić do mnie? Dobra. Zaczynam się niecierpliwić. Tu, do fontanny. O Jezus, fontanna jest daleko. No troszeczkę zraczyłem, jak zwykle zresztą. To u mnie raczej norma chyba. Dobra.
nasze oddziały! Nasza wola stanie się. Jak to się stało, że wy tędy wyszliście? Ja was pewnie tu zawołałem, co? No nieźle. Stracę jednego węża. Dobra. Ale w sumie wyszliśmy na tym całkiem spoko, mimo wszystko. Nie można sobie ze mnie żartować. Dobra. I chodź tutaj, w tę stronę. Za daleko nie płyńcie, bo to raczej sensu nie ma. Dobrze. Jak tam nasze drenej są tutaj. I zobaczmy, gdzie można iść dalej tędy. Tędy raczej nigdzie. Jeden portal jest, znaczy jeden generator jest w tamtą stronę. Okej, z tym się nie chcemy bić. Wy nas nie widzicie, nie macie wykrywaczy, więc... Nups, nups, nups. Dobrze. Zaczynam się niecierpliwić. Dobra. Jak tam wygląda to u nag? Nagi mają raczej komplet już. Tak, nagi mają już raczej komplet. Więc do ludzi troszeczkę kapłanów się dośle i siły roboczej. Od ranej chyba tutaj za wiele nie zdziała. A przynajmniej mogą być problemy. Ruszymy tą samą drogą. I to jest chyba moment, żeby użyć kamiennej monety i takich jednostek jako tak zwane mięso armatne. Dobra. Wszystko tam co jakiś czas coś dostaje po pysku. I mamy to. Easy. Ty to... O Jezus, Akama, ciebie tylko chcę kliknąć. I weź to zło. O! Padły te katapulty, więc spoko. Dobra. Nagi są kompletne. Drenei jak zwykle niekompletne. Więc chodźmy teraz tutaj. Teraz Ashar. Zrobimy sobie to. Czy tu jest jakaś baza? Raczej nie, ale jest. O, chyba generator nawet ostatni. Dobra, wróćcie się podleczyć. Padła nam taka pani. Dobra. O, wy dopiero rzuciliście armię do mnie tutaj. Po to. Aha, i tutaj jest tylko pan bólu w tę stronę. I my tędy już nic więcej nie zrobimy, bo będzie trzeba przejść tędy. Ale czy chcemy robić pana bólu? It's hard to say, because I have no idea what I want. Tak mówiąc w skrócie. Bo musiałby zniszczyć całą bazę. Całą bazę by musiał zniszczyć. A to troszeczkę pochłania czasu i jednostek. O czasie tu nie mówmy. Bo jakby nie patrzeć, no powiedzmy, że poprzedni odcinek zrekompensował wam krótki przedostatni odcinek, tak? Już nie pamiętam. No powiedzmy. Aha, i to nie otwiera tej bramy, to może jednak trzeba zabić tego pana bólu. Misję. Przełamać obronę. Klucze, no tak, musimy to zrobić. Czy w pobliżu są demony? Warto jednak czytać te misje. Jestem ślepy, a nie czytał. Tak mi się wydaje, więc musimy dostać się tutaj. A żeby się tutaj dostać, trzeba wyjść tędy, więc w sumie już blisko jesteśmy. Mówić tak na dobrą sprawę. Czy w pobliżu są demony? No nie wiem, rozejrzyj się. Śmiesz mówić do mnie z łatwością. To żadne. A, i to mamy te katapulty, to je też wypadałoby wykorzystać już w końcu, kiedyś. Dobra, nagi już tam powiedzmy puszują, bo tędy chcemy przejść. Co my tutaj mamy? Coś tutaj mamy. Jeden typek? Spoko. Jednego też nawet sam zrobię. Troszeczkę nam tego Myrmidona popalił, ale... Na dłuższą metę spoko. W imię Ashary. Dobrze, aktywujcie to, żebyśmy mogli przejść.
i przeatakować jedną stroną. Dobrze, i teraz pomożemy naszym sojusznikom w zaatakowaniu tej bazy. Zaczynam się niecierpliwić. Drenej was tutaj zostawimy na jedną minutkę. Czy w pobliżu są demony? Nadchodzi czas zemsty. Słucham, przyjacielu. A, i ty nie masz Feniksa, bo byłbyś mnie zbyt kozacki tutaj, co? Ale ona tornado ma. Nasza lady wasz. Kaldasak to Kaldas tu widzę ciśnie. Chcemy się wlać do środka, chciałbym powiedzieć tylko. Więc lepiej nas tu nie odpuszczajcie za bardzo. Bo chcemy was tu przeatakować. No tylko. Oho, dobra. Robiliście to tędy, więc spoko. Dobra. Nasza wola stanie się ciała. Wierzę, może najpierw Albercie zaatakuj, co? Tak. Śmiesz mówić do mnie? Dobrze. Mamy zatrzymane wszystko już. I poniszczone. Coś jeszcze? Nie sądzę. Niezniszczalny generator. Zaczynam się niecierpliwić. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i siema. Wyjdźcie się podleczyć. Czyli Danie, ty więcej tam nie cuduj. Jestem ślepy, a nie. Dobra. Głuchy. Czy jest super mocny gościu? No. Śmiesz mówić. Raczej średni bym powiedział. Niż mocny. Z łatwością. No ale trzeba to też zrobić. Jestem ślepy, a nie głuchy. Zniszczmy sobie tych parówków pomniejszych. Oni stanowią w sumie też spore zagrożenie nam. To żadne wyzwanie. Śmiesz mówić do mnie. Dobra. Potrzebna jest moja pomoc. I to są tylko więc wybrane je mogą wesprzeć ich. Czuwam coś nieuchwytnego. Drenej jeszcze nie. Dobra. Uciekać. Jestem ślepy. O Boże, on jeszcze wstanie. Lud musi zostać pomszczony. No nieźle. Więc jeszcze raz się z nim rozprawimy. Ja tam nie mam z tym problemu. Dobrze, nagi się tam tworzą. Armia ludzi trochę lipna. Więc powiedzmy, że ją polepszymy. Ile mamy generatorów zniszczonych? Jeszcze jeden generator. Nie, dwa generatory i jeszcze pani Bólu tam jest do zniszczenia. Więc okej. Okay. Zaczynam się niecierpliwić. Z łatwością. Kula jadu. Nadchodzi czas zemsty. To są wszystkie, które walczą po naszej stronie, tak? Rozumiem? Dobrze, teraz mi powiedzcie. Zło się zbliża. Jak się tutaj przedostać? Czy to wszystko? Aha, rozumiem. To żadne wyzwanie. Dobrze. Nadchodzi czas zemsty. Zniszcz to. Więcej pieniążków. Zło się zbliża. Te pieniążki lubimy. Nawet bardzo. Mikstura leczenia, pierścień. O, pierścień ochrony w sumie spoko, ale chyba nie. Chyba jednak nie. Jak tam nagi? Moja pieśń. Pan Sożyty sobie idzie, my was tam nie chcemy. Dobrze. W sumie Draneje mogłoby już się troszeczkę ruszyć. Jestem ślepy, bo to jakby nie patrzeć, nie troszeczkę teraz was wykorzystamy, panowie Draenei. Otóż to. Najpierw mniejsze. Trochę boli.
bo tutaj mamy już kolejne... Aha, tutaj już jest ta brama, którą nawet ci panowie powinni przejść, jak tak dobrze patrzę. Więc okej. Mówiąc ci panowie, mam na myśli właśnie Draenei, których tutaj posłałem. A my sobie na luzie tędy przepłyniemy, bo wieżyczki nas nie miją stąd. Bul, 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 bul. Aha, i to nawet nie potrzebuje tych panów Draenei. Bo nasze bul, bul, buly robią wszystko same tutaj. To też spoko. Atakują nasze oddziały! Dobrze. Chyba mi się armia już prawie cała zebrała i został nam ostatni obóz. Wybaczcie za zegarek. I został nam ostatni obóz do zniszczenia. Dobrze, wszyscy tu już umarli jeszcze, nie? Więc dążymy ich do końca. Weźmiemy ciebie, bo ty robisz tam pasożytów, którzy działają bardzo, bardzo dobrze. A za chwilę my was zaatakujemy na dwa baty, tak zwane. Atakują nasze oddziały! Dobra, i myślę, że to już jest ten moment, kiedy trzeba zaatakować już na te tak zwane dwa baty. Bo oni stracili część armii. Więc trzeba to wykorzystać jak najbardziej. Dobrze, tutaj się jakieś fajty dzieją, wy już też tam możecie podejść. Dobrze. Dobrze, podleczmy sobie ich. O, tutaj troszkę tak bez armii, jakbyście byli. Bo wszystko wam umarło. Okej. Okay. Skoro tak, to nawet jeszcze lepiej. Dobra. I tu została nam pani udręki. Też powinna szybko paść. Skoro wszystkie bazy poszły tak o. Atakują nasze oddziały. Dobra. Dobra. I dobra. Chodź, Lidanie. Już tutaj wbijamy do nich. Tak się stało. Czy w pobliżu są ze mną? Atakują nasze oddziały. Dobra, wbijamy do nich. Let's go. Potrzebna jest moja pomoc. Nasza bola. Mhm. I co, to będzie pewnie koniec kampanii całej, całej kampanii ludzi chyba. No bo jak już przyjmiemy tę bazę Magna Delita Domdaratuna, czy jak on tam ma, to to będzie raczej koniec. Pani od ręki też manka? A nie. Myślałem, że jednak manka. Uch. No dobrze, maskę śmierci trzeba wziąć. Trzeba by było wziąć raczej. Więc my byśmy chcieli się pozbyć Wisiormany, Boże, to gówno. Dobrze, niech nam wyjdą jednostki wszystkie. Dokonałeś tego, Lordzie Nilidanie. Przełamaliśmy ich obronę. Musimy się jeszcze tylko rozprawić z Makteridonem i jego smutnym. To też się zgadza. Zaczynam się niecierpliwie. Wszyscy idźcie tutaj się podleczyć. Nie można sobie i tak naprawdę wszyscy, wszyscy. Zbierz pieniążki. Do mnie? Mówię wszyscy, wszyscy to... Ole, to armia jest kozacka. Czy wszystko się już zrobiło? Dobra, może być i ona. Źle kliknąłem, widzę. Dobrze. Czy w pobliżu są demony? Pyk. Nadchodzi czas zemsty. I pyk. Nie wiem czemu wy, poprzedni byli lepsi. Muszę przyznać, więc troszkę smutno mi, że dostałem taką samą armię. Shit happens. O, tu jeszcze jest kilku dużo was. Dobrze, to będzie final push pewnie. Chociaż tutaj gdzieś może być jeszcze jedna taka, powiedzmy, blokada. Jestem ślepy, a nie. Więc myślę, że jednak Draenei mogliby się tutaj przejść. Czekajcie, bo tutaj widzę tych Draenei. A, nas trochę tutaj przyblokowali, ale to nic. Idziemy. O, przeszedłeś przez zamkniętą bramę. Oj, ty też. No nieźle.
Wy tu raczej nie widzicie mnie. Now you see me, now you don't. Ostatni generator, mam nadzieję, że po drodze Samuro, tej ziutki i sam ten gościu. Za Adrenor. Zniszczmy zatem tą bramę, która nas tam troszeczkę boli, gdy przez nią przechodzimy. Zaczynam się niecierpliwić. No dobra. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Czy w pobliżu są demony? Nie można sobie ze mnie żartować. Jestem ślepy. No i idziemy. Final atak. Moja pieśń. Armią, która ma 104 jądnostki. Jądnostki. W czym? Czy w pobliżu są demony? Śmiesz mówić do mnie? Z łatwością. Naprawdę widzę, wszystko tutaj szybko pada. No my już straciliśmy część armii. To nieźle. Akama. No dobra, może być Akama. Skoro wolisz Akama, to Akama. Dobra, chodźcie wszyscy, ja was już mam tylu, że ja was prawie nie kontroluję. Padły nam katapulty, czyli w sumie według mnie dość useless rzeczy. Więc w sumie spoko. Dobra, Illidanie, ciebie nie chcą dopuścić do walki, widzisz? Tak jesteś słaby. Dobra, że się w demona przemienisz. Nadchodzi czas zemsty. Nasza wola stanie się. A teroba pre nas. Świetnie. Nie, wszyscy idą. Tego nie chciałem. Ale widocznie będzie trzeba, tak? Runa wskrzeszenia też spoko działa. Akama, ty tam, nie wiem, podlecz się, wypij coś, walnij to. Ty walnij tornado, używaj takich strzał, walnij tego tym. Ty to tam sobie nie wiem co rób, ty tam się pal i też bij. Dobrze. Mistrz ostrzy padł? Nie. Tak, nie, nie wiem. Dobra. Akama i tak by wstał, obudziłby się, więc spoko. Jak tam Mr. Magnateridion? Dobra. Został on sam. Myślę, że go powinniśmy zrobić. Dajcie mu wszystkie debuffy możliwe. Dobra, i idę go raczej porobić. Nawet życie nie traci go bijąc. No i koniec. Wyrobiliśmy się w 40 minut prawie. Było i było ciężko. Wystarczyło poklikać i ogarnąć armię. Nie znam cię, ale twa moc jest znacząca. Czy jesteś sługą Legionu? Czy przybywasz, aby sprawdzić mą siłę? Nie. Przybywam, aby cię zastąpić. Jesteś przyszytkiem, Magteridonie. Duchem przeszłej epoki. No nieźle. A przyszłość należy do mnie. Od tej pory. Nie wiem, czemu oni na pustkowie mówią, znaczy na Drenor mówią pustkowie. Drenor brzmi ładniej według mnie, ale to tylko moja opinia. I teraz patrzcie, co się stanie. Słuchajcie mnie, śmiertelni. Jestem waszym nowym panem i władcą. Illidan na wieki. No nieźle. Aha, czyli koniec. A mi się wydawało, że po tym jest finał. Aha. To jest jakiś przerywnik. Zobaczymy, jeśli to jest cała misja, to ją przerwę. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie tylko krótki przerywnik, więc sobie go obejrzymy. Kryj się, głupcze! Zbliża się coś potwornego! Sam Kill Jaden. Głupcze, zawiodłeś. No tak. Mnie. Nie wykonałeś mego polecenia. Nie zniszczyłeś tronu mrozu i próbujesz się ukryć w tym zapomnianym miejscu? Tak. Miałem cię za sprytniejszego, Illidanie. Pieniade, to tylko chwilowe opóźnienie.
wzmacniałem me siły. Król Lisz zostanie zniszczony. No pewnie. Przysięga. Czyżby? Twoi słudzy dają pewną nadzieję. O! Dam ci ostatnią szansę, Illidanie. Zniszcz tron mrozu lub staw czoła memu wiecznemu gniewowi. Okej. Okay. Bum. No i czas zniszczyć tron mrozu. Być może ukrycie się tutaj nie było najszczęśliwszym rozwiązaniem. Nadal mamy do wykonania zadanie. Czy podążycie za mną? Sir, yes, sir! Z mroźnego koszmaru? Nagi wypełnią każdy twój rozkaz, o panie. Podążymy tam, gdzie każesz. No właśnie, chciałem powiedzieć. Również, Albert Mrotek również stawi czoła. Tron mrozu pomogę mu. I to jest chyba już właśnie finał, koniec kampanii ludzi. Tak? Tak, bo już widzę po kursorze, że następna kampania to Dziedzictwo Nieumarłych. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnej kampanii. Trzymajcie się. Cześć!